Jest żółwik piękny. Będziemy kulturalny, kurwa, kurwa, przyszedł się przywitać. Jak tam, Tudi? Dobrze, wiesz? Dzisiaj trzeba nam włosy. No. Dobra. I kurwa wkładasz. Zamykasz. I kurwa wkładasz. Kurwa, nigdy się tak nie pakowałem. Zamykasz i wkładasz. Pakuj mój dziur, bo idziemy już na ten. Do studia. A, już można? Nie, jest dużo. Tam będzie się rozgrzewał, tam będzie siedział. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Jeszcze się nie stresuję, więc to jest dobry plus. A teraz, dlaczego dawam ci pytanie, nie? A? Jak będziesz miał klasza, jeden na jeden, to ci się tak stresujesz, nie? Czy się tak BPM serca trochę podskoczy? Podskoczy, wpływ. A jak myślisz, ile masz teraz tak? Teraz? BPM? Tak 70, 80? 50. No, a takim klasza na ile się skoczy? Żyje. Ale to żyje. Ice Cop, pewnie była ten. Kąpiel, kurwa, w lodzie zajebał. Tak. Jak to się nazywa? Morsował. W wannie. Morsował. No, pięknie idzie z tyłu. To w ogóle jest piękne. W drodze na pierwszy mecz. No, za piękny widok. Co, jak u nas idzie tam. Demo, masz bardzo takie artystyczne ujęcie, możesz teraz coś mówić. Tylko coś mądrego, Patryk, wyślij się. Tak, weź coś takiego, dopiero takiego. A kto umarł, ten nie wie. Bang! Prezentujesz nam w specjalny sposób. Tak. Szarkę wziąłeś, Paweł? Właśnie, suszarka? No. Tutaj jest niepotrzebna, jak na razie. To jest specjalny sposób setupu. Specjalny sposób jest taki, Arek pokazywał jak się spakować, ja pokazał jak się wypakować. Wyciągamy rzeczy z plecaka. Następnie podpinamy do komputera i jesteśmy gotowi. Tak, jak to, że jak Patryk się będzie dobrze strzelał, to dzięki temu, że przyniosłem rzeczy w moim plecaku. A jak chujowo, to dzięki temu, że nie miał swojego plecaka. Ty, Wegi się schował. Gdzie jest Wegi? Ale właśnie, Prakrumy, tak? Podpina sprzęcia, wiesz? Dwie pary, tych hejzer. Witam. Witam, to trzeba podpiąć takie rzeczy, że tu chodzi. Chodź mi tutaj taką. Widzisz, bierzesz znowu kolejny kabel. Razem do myszki. Rzucasz go. Znowu musisz się schylać. Co leci, kolega? Dobra. Coś jeszcze? Tu trzeba za monitorem puścić, żeby nie przeszkadzał. Co chodzi, komfort pracy musi być. Teraz trzeba dyskutować, który to. I tak, nie? Arek, zdradzisz nam swój sekretny sposób na Aima? Na Aima? Tak. Ty, musisz sobie czasem wejść na imbociki, tak popiekać sobie chedziki, tak wiesz, 360 robisz. Potem sobie wchodzisz na ten mecza, możesz sobie pograć. Ale tak, ten rytuał musi być codziennie powtarzany, czyli to musi być taka rutyna. Bo jak tego nie będzie, no to pójdzie na marne. No ja polecam sobie pograć jakąś taką gierkę osu, coś takiego, żeby sobie nadgarstkiem popykać. No i jak tak miesiąc codziennie będzie się robiło, to będzie progres. Tylko twój sposób na rozgrzewkę? Słuchaj, tu go nie ma. Ale tak to bym powiedział z meczyka. Ale jeżeli nie ma z meczyka... Hej! Chodzi o end-to-end driving. Słuchaj, no rób content. Ja nie będę robił, to trzeba musisz do Wegiego zagadać. A już z Wegim gadałem z pół godziny. Wegi jest kozakiem to samo. Ekipę zeszyć. Ja słyszałem, że będziesz masaż pleców robił każdemu zawodnikowi. A to tylko jak będą wygrywać rundy, więc nie wiem, się A wiesz, już może zaprezentować przy Wegim. No, możemy pomasować. No teraz twoja kolej, żeby opowiedzieć, jak się rozgrzewasz. Miałem moją ulubioną mapę, więc muszę korzystać z tej na kropki. Później chwilkę na spraya i później idę na tą mapę, co Mocek miał. Tylko nie pamiętam, jak się ona nazywa. I'm trying driving. Pan jakiś pamiętnik pisze. Co tam pisałeś w tej książce? Swojej. Co to będzie za tytuł? Pamiętnika? Tak. Pamiętnik. Jakie mam fajne majtki, kurwa, dzisiaj. Sejmiste. A Adrian ma normalne. Smutne to jest. Trochę smutne, że mam normalne. Trochę finezji w tym życiu. Smutne. Co? Jak się spalić dzisiaj? Zasnąłem około 3. Tak. Ale to nie mogłeś zasnąć? A melatoninkę brać, nie? Brałem melatoninę, ale... Ma. Węgi ty masz? Ale wiecie jak jest, nie? Jak się ekscytujesz przed czymś, dzień przed, to ciężko jest zasnąć, czyli po prostu trzeba było zbić testosteron. Nie, ja nie potrzebuję. Wiesz? Ale you know what I mean. I know what you mean, bro. Oskar, twój sposób na rozgrzewkę offline? No, tak se heady strzelam, nie? Czyli nie potrzebujesz? No,
Dobra. Ogólnie bym tego nie robił, ale nowe miejsce do tego. Jasne. Dobra, tu co? Twój sposób na rozgrzewkę. A więc tak, ja sobie biorę AWP. Tutaj daję, nie? Tu pozaznaczam. I robię coś takiego. Halo, słychać mnie? Takie pełne 360 i robię, żeby mieć movement. Z czego? I potem coraz szybciej robię, jak wiesz. Czuję się podjęcie. Dobra, powodzenia. Dziękuję. B. The bomb is trying to use this distraction of Veggie to try and pull away a couple of players. Whoa! Veggie! Another one found! It's now Innocent set up with a chance to win the clutch. To pull this pistol back looked unthinkable. But now Innocent, the experienced player here for the Polish side, trying to get them a good start. And the clock immediately takes out Monacy. It's just Hunter looking for his prey. The old Innocent Paul hiding behind the bench. Left to right, sorry. Can't find him, now has seen him. Positional advantage behind the bench. A little bit of damage taken, but not significant here for Innocent as he begins to dance around the back of the bench. Hunter can't find the shot. Finally, Innocent will close it, and Anonymo, somehow, they pull off the pistol. A real opportunity now for Anonymo to break the back early here of G2. Just a single flash, and it's on the back of Monacy to get through these choke points. They're coming in from the same side. Oh. Another shot from Monacy, the wall bang onto Tudson. That's a good start from Honesty into this. But G2, what's the call? When do you go? Finally, the rifles start to filter the way through, but they're letting Monacy lead the charge. This shot on the Innocent, a double. Oh, so clean for Innocent. He is having a fantastic start today. And Anonymo, four rounds in a row. Za konektor, także i Monacy wycofa, by tutaj nie kusić losu. Sprawdzone pozycje. No dobrze, to wszystko rozgrywają nasi. Tymczasem Hunter przez tego smoka widział to, zdaje się, Innocent. Widział stopę. Tak mi się wydaje. Teraz on chce wejść na plecy. Doskonale zrobił to Innocent. I mamy dwóch na dwóch, więc to w końcu lepsza runda dla nas. Ajajaj, frag dla Monesiego, ale Vegi momentalnie odpowiada i teraz wszystko w rękach Aleksiba. Plantuje Vegi bombę na raz. Aleksib już od dżungli. Musi uciekać Vegi i to szybko, chociaż teraz Aleksib celowany, a Vegi zdaje się, że już wie, co tu się mogło wydarzyć, skoro nie ma z respa zawodnika antyterrorystów. To znaczy, że już musiał przejść do dżungli. I teraz po prostu czeka Vegi. Obijał Aleksiba dość mocno, ten wycofuje do dżungli. O i widział Vegi, skąd ten flash poleciał. Vegi, ależ był blisko, ale to jeszcze nie jest ten czas, żeby cieszyć się z wygrania rundy. Jeszcze chwila, jeszcze moment Vegi! Vegi to wszystko dokończy. Mamy przełamanie. With the warning shots coming his way. Better to try and get away, but he gets aggressive and Monacy hits the headshot. But through the smoke, Innocent replies. Hunter right back through the smoke himself. Oh, Hunter, that's the round you love to see. And now G2 splitting through the apartments. Demo is going to be under so much pressure from the back of the site. Has taken out Jack. Oh, the headshot again as he swings on out. Demo, it's demolition over G2. And it's map point for Anonymo in their opener. Jezus! A widziałeś pistolet, kurwa, jak zajebałem na początku? Lamuso? Widziałem, wszystko kurwa widziałem. Siedzę tam w pewnej rundzie i mówię, kurwa, jak Vegi tu zabije, to mu kupię egzalty w poje, nie? No tak było. Zabiłeś? O kurwa! Ja powiedziałem, że jak wygramy, to znowu śmieka za 500 zł opierdalam. Ale to teraz Słówek stawia. Słówek, stawiasz tego? Fagiu steka, czy nie? Słuchajcie, to chyba wypada, nie? Hey, it's amazing feeling, we obviously... We're like heavy underdog coming into this event, especially in the G2 game. So it's a great feeling. I think everyone was like, I don't think we were stressed, to be honest. I was like, before the game, I was really doing the prep. I was talking with the guys that
you shouldn't worry about the stress because stress will come. Don't say that we won't stress because we will, everyone will, and it was stressful for them too as well, for sure. So it's the, yeah, it's amazing feeling. I'm really proud of the boys. For some of them it's the first international event, so yeah, it's just wonderful that they kept it cool. But yeah, we don't, like we cannot get over our heads, so like it's only 1-0. Oskar, jak ci się prowadziło grę pod taką wolną grę właśnie ze strony G2? Początek mieliśmy spoko, zagrywek parę takich szybkich puściliśmy. No i generalnie myślę, że była taka fajna runda, gdzie Mocek tam zaszedł i dwóch skona wyciągnął i gdybyśmy zachowali nerwy na wodzy. Bardzo blisko było do trzeciego prawie. Tak, to byśmy myślę, że znowu się odbili i tych rund w terowy było więcej. Ale myślę, że patrząc na teraźniejszą metę, jak to śmiga z tymi MK-ami i tak dalej, to wydaje mi się, że i tak bardzo fajny wynik zrobiliśmy. No i najważniejsze, że udało się też domknąć w dogrywce, bo mieliśmy mecz w garści. No i później byśmy pluli sobie trochę w brodę, że nie udało się dociągnąć, a tak, no wiadomo, zawsze lepiej wygrywać niż przegrywać, nieważne jakim wynikiem. Więc, a takie mecze przy przegranej, szczególnie w bliskich wynikach, mocno bolą, także cieszymy się, że wygraliśmy. No i dalej jeszcze ciężka droga, nie? Ale fajnie z pierwszym winem jechać na turniej. I moja jest mniej szansa, że zbawiam, także w tej sytuacji tej informacji. Słuchaj, Paweł, co się dzieje na naszych socjalach, czekam z miliony powiadomień i cały czas wiesz, że ludzie nas oznaczają i wszyscy zobacz. Kolejne, odświeżam i kolejne wpadam. Ale serduszek. Cały czas, nie? Odświeżasz, zobacz. Dosłownie odświeżasz, cały czas następne powiadomienia. Cały czas, nie? Piękna sprawa. Czemu jest smoke na tym? Czemu jest smoke rzucony tu? A to jest AKF, a tam jest smoke. Ciekawe, kiedy skinę do smoków zrobią. Myślę, że dobry pomysł by był. Skiny do smoków albo flashików. Jak najbardziej. Myślę, że Mocek by różowego sobie kupił skinę. Różowy na życie. Możesz zagrać, chcesz? Nie. Spokojnie. Za ciebie nie. Wolę z tobą zagrać. O. Krzyczał co? So for this match, players are the highest seed. You can choose to be team A or team B. So we'll be team A. Players will be team A. So players have the first two bans. Okay. Nuke. Nuke. And Mirage. Players ban Nuke and Mirage. Three bans for Anonymo. Okay. We ban Infernal. Yeah. Yep. Dust. Dust 2. And Vertigo. And Vertigo. Yep. So that's Ancient. Okay, we ban Ancient. Ban Ancient by Everpass. Yeah. Okay. Thank you guys. Thank you. Okay, good luck guys. Yeah. Ale bo dali, oni sobie wybrali, że oni pierwsi będą, ale nie, dlaczego. Ale zaczynamy co to na overpassie. No, co zajebiście. Spoko zeszyt. Zeszyt ekipy. Tyle. Czekaj. Spokojnie. O, i to jest wysoki. No to sobie je weź. Chyba. Kurwa. To jest to, co chciałeś? Dziwnie jakoś to. To jest ten? O, to jest dobre krzesło. No właśnie. No, biorę tam, to wydałem. Takie dziwne. Do domu je zabieram. Tam niżej jakiś jest, nie wiem. Nie powinna być prawda. To jest 1-1. Wrażenie jakieś dziwne. Jest 1-1. Ale biorę te, bo wrażenie. Tak chcecie, to tak macie. Dzięki. Nie, no efekt placebo będzie. Ale wysoko, no teraz to można grać. No to chodź. Ale...
Bo mieli się tutaj na ziemi niby też nie mogą być, więc żeby były schowane. Dokłada eliminację i przewagę mają terroryści. Próbujemy złapać Hobbita, ale to nie jest takie proste. Hobbit w końcu jednak trafiony, Oskarisz. On overpassa bardzo, bardzo lubi grać. Jedna z jego mocniejszych map to z pewnością. Tymczasem Tutson agresywnie, teraz walka trwa. Trzech terrorystów próbuje bronić bomby. Tymczasem Vegi, dwie eliminacje i Shiro zostaje sam. Bomba broniona na raz i to się może udać. Uda się Vegi! Ależ asekuracja ze strony Vegiego. No znowu na pistoletach, tak jak było z Jitu. Wtedy Vegi zdobył trzy niesamowite, potężne headshoty. Niesamowite trzy eliminacje. Teraz wszystkim polskim fanom po tym trafieniu na Vegim, bo to oczywiście przewaga po stronie terrorystów. Jest smoke na galerii do Skarisza, ale terroryści już od Monstera. Tam bardzo agresywnie od razu na Fani. No i ta droga na bombsite B właściwie stoi otworem, kiedy na Fani właśnie w ten sposób podchodzi. Aj, Oskar jest przed szansą, te strzały, jak to nie siada? Nie no, Valve, proszę. Jeszcze bomba wypada, Demo dokłada eliminację, no i Axiel zostaje sam. Teraz namierzony przez Demo, który kończy to wszystko z gniazda. Sam się chyba Demo zdziwił, że ta końcówka rundy taka łatwa. No bardzo długo bił się Oskar ze swoim przeciwnikiem. Chociaż szybka rotacja w wykonaniu na Faniego. Axiel łapie Innocenta, frag już po stronie terrorystów. Oj. Axiel, jeszcze raz Oskar z odpowiedzią, 4-3. Ale tam na Fani oberwał po głowie, ma 12 punktów życia, więc to jeszcze jest do zrobienia. Dobry flash na bombsite, no ale trzeba sprawdzić traka. Tutaj dwóch zawodników już się czai. Namierzył już Oskarisz swojego rywala. Vegi dokłada eliminację. Co tu się stało? Była przewaga po stronie players. Było 4-3, a tutaj nagle Oskarisz odpalił Vegi. No oczywiście w swoim stylu dokłada eliminację. I teraz wszystko w rękach Interza. On sam na 3. Pochowani nasi zawodnicy. No i Vegi, proszę bardzo. Kolejne trafienie Vegiego. No i tym samym Oskarisz i Vegi, ta dwójka. Bardzo ważne fragi dla naszego zespołu. Good luck, boys. To. Tak jak z naszym najlepszym mental coachem byliśmy, Maciejem Cypiańskim. On mówił, banany panowie, pół godziny przed meczykiem i espresso. I wtedy było wszystko! Czy dlatego jeszcze komunikacja! Energia! A teraz co, kurwa? Śpimy, śpimy, kurwa. Na wakacje przyjechaliśmy do Bukaresztu, kurwa. Teraz mecz będzie. Chuj. Se chipsa zjemy.